Oliver, tak jak zapowiadaliście, dzisiaj mocne uderzenie na początek playoffów, zwycięstwo z AZS-em Koszalin. No tak, zaczęliśmy bardzo mocno od pierwszej minuty, nie chcieliśmy pozwolić. To pozwoliliśmy Słupskom w pierwszym meczu i chcieliśmy od razu dać im radę, że nie mają czego szukać w pierwszym meczu. Nie? Co się stało w tej czwartej kwarcie? Już wiedzieliście, że wygraliście po prostu i rozluźnienie się wdarło? Może być trochę, że zobaczyliśmy, że już Pelna jest wygrana, ale myślę, że oni zmieniali obronę, grali strefę cały czas ostatnich 5-6 minut i to trochę zmieniało naszą grę w ataku i po prostu nie, jedna i druga sprawa trochę zmieniali nasz atak. Do finału brakuje wam jeszcze dwóch zwycięstw, ale AZS Koszalin też pierwszy mecz przegrał z Treflem, a później wygrał 3 z rzędu. Czy to może się powtórzyć? Nie powtórzy się to samo. Nie, na pewno każdy mecz jest ciężki. No. Czy wygraliśmy dzisiaj, nie wiem, zostało do końca 20, czy skończyło się 5, jak się skończyło, to nie ma znaczenia. 1-0 jest dla nas. Za 2 dni jest nowy mecz, wiemy co zrobiliśmy źle, wiem ile straty zrobiliśmy i ile tych punktów im podaliśmy, także jutro zanalizujemy to wszystko, zrobimy trochę miałe zmiany i mam nadzieję, że zagramy wtorek to samo jak zrobiliśmy dzisiaj. Na minutę przed końcem tego spotkania z tej 20-punktowej różnicy zrobiło się nagle 8 punktów, nie czułeś się zestresowany trochę w tym momencie? Nie wiem, może być trochę stresowany, ale stresowany w kierunku, bo że źle zagraliśmy, nie graliśmy jak wcześniej, ale nie byłem stresowany, że jest szansa, że przegramy ten mecz. Nie, na pewno. Cały mecz, wszystkie 40 minut, wszystko było w naszych rękach, także naprawdę myślę, że wszyscy byliśmy pewni, że wygramy ten mecz. Kolejny mecz za 2 dni. Jak wygląda taka regeneracja i fizyczna, i psychiczna zawodnika w takim trybie rozgrywek? No, ja myślę, że zależy od zawodnika do zawodnika. Nie? Na pewno jutro zrobimy wideoanalizę i zobaczymy, co że zrobiliśmy dzisiaj, bo mieliśmy, nie wiem, 17 albo 19 strat, coś takiego. I na pewno zmieniamy to i na pewno zobaczymy, co nie wykorzystaliśmy w ich obronie, nie? Bo oni zagrali czasami tak nietypiczną obronę, nie? Inaczej niż na przykład Słupsk. Także na pewno jutro zobaczymy to wszystko, odpoczywamy do wtorku i mam nadzieję, że będziemy tą samą motywacją, tą samą energią zaczynali drugi mecz. Mimo tych obaw przed tym spotkaniem, ze względu na to, że AZS wyeliminował Trefla Sopot, dziś wcale tak trudno nie było chyba. No co mogę powiedzieć, czy trudno było? Na pewno to nie był łatwy mecz i co pokazali zawodnicy z Koszalina w końcówce, że potrafią walczyć do końca. Natomiast no powiem tak, prowadzimy w tej serii 1-0 i z tego się cieszymy. Nie obawiacie się tego, że taki przestój jak w tej czwartej kwarcie we wtorek może się zakończyć źle dla was? No powiem, czy przede wszystkim, czy będzie taki przestój? Każdy mecz jest inny, każde spotkanie jest inne, także czy coś takiego będzie, to my nie możemy w tej chwili, nie wiemy tego, ale na pewno będziemy pracować nad tym, aby to się nie powtórzyło. Ten początek playoffów świetny, ale czy dacie radę wygrać 3-0 w tej serii? To się okaże, no mówię, to jest seria, wygrywamy 1-0, przed nami następne spotkanie i my na pewno zrobimy wszystko, aby u siebie mieć komplet zwycięstwa. AZS walczy o pierwszy w swojej historii medal. To jest sytuacja bardzo podobna do tej, którą Zastal miał w zeszłym roku. Czy ty pamiętasz dokładnie tą serię z Asseco w półfinałach? Nie jest tak, że w pewnym momencie zawodnik czuje, okej, nie zdołamy tego wygrać, więc oszczędźmy siły na walkę o brąz? Nie pamiętam, co było rok temu. To już jakiś czas temu, także to już historia w tej chwili. Mamy nowy sezon i na tym się skupiamy. Pytam w kontekście AZS-u. Czy nie sądzisz, że na przykład przyjdzie być taki... Być może. No ciężko mi powiedzieć. No, AZS na pewno już zrobił wielką niespodziankę i jest to ogromny sukces dla tego klubu, dla tego miasta. Na pewno będą chcieli się pokazać z jak najlepszej strony w tym w półfinale, więc zobaczymy, co przyniesie czas. Dzisiaj z trybun kibicowała ci twoja najwierniejsza kibicka, twoja córeczka. Jesteś zadowolony, jesteś dumny, że mogłeś pokazać się z takiej fajnej strony? No cieszę się, że była tutaj, bo na żywo ze mną, ale no nic z tego, co wiem, jest mi wiadomo, to śledzi każde spotkanie, także, ale bardzo się cieszę i jestem bardzo, bardzo zadowolony i dumny z tego, że była tutaj ze mną.